jest dla mnie bardzo ważny moment. Jako dla ministra, jako polityka i jako człowieka. Bo to jest moment, kiedy zapowiedzi, obietnice, plany przeoblekają się w czyn, w konkret, stają się faktem. Pewnie większość z nas pamięta, jak spotkaliśmy się tutaj 4 miesiące temu i my podpisaliśmy porozumienie dotyczące założenia spółki społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Dziś realizujemy jego treść. Dziś ogłaszamy powstanie SIM Łódzki. Razem z miastami Bełchatów, Brzeziny, Pawianice, Radomsko, Sieradz i Skierniewice oraz z gminami Bełchatów i Radomsko na gruntach o powierzchni około 10,5 hektara wybudujemy 650 mieszkań. Mieszkań dla rodzin, mieszkań, dzięki którym życie tych rodzin stanie się lepsze. Skąd wziął się pomysł na społeczne inicjatywy mieszkaniowe? No, najkrótsza odpowiedź brzmi, że z potrzeby. Po pierwsze, w Polsce bardzo potrzebujemy mieszkań o dobrym standardzie, dostępnych dla osób czy rodzin o umiarkowanych dochodach, czyli dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup drogiego mieszkania na rynku deweloperskim, ale mogą płacić umiarkowany czynsz. Po drugie, w Polsce bardzo potrzebujemy mieszkań w mniejszych miastach i miejscowościach, a nie tylko w wielkich metropoliach, bo rynek mieszkaniowy rozwija się niezwykle dynamicznie. Być może Państwo pamiętacie, że już 4 miesiące temu mówiłem o tych przeszło 220 tysiącach mieszkań oddanych do użytku w ubiegłym roku. To rekord od bodajże roku 1979. Dane za pierwszy kwartał też są bardzo optymistyczne. Rozpoczęto budowę rekordowo dużej liczby nowych mieszkań. Problem polega na tym, nie tylko na cenie tych mieszkań, problem polega też na tym, że one powstają w ogromnej większości w tych dużych metropoliach. Natomiast takie miasta jak Radomsko, jak Bełchatów, Brzeziny, Pabianice, Sieradz i inne reprezentowane w społecznej inicjatywie mieszkaniowej Łódzkie też potrzebują mieszkań po to, żeby się rozwijać, żeby przyciągać, a nie tracić mieszkańców. No i teraz było takie pytanie, jak wyjść naprzeciw tym dwóm potrzebom, bo wszystkie pozostałe rządy, wszystkie wcześniejsze rządy, również nasz rząd w poprzedniej kadencji próbował, no i wychodziło tak sobie. Tym razem pomysł pani minister Anny Korneckiej był inny. Wyszliśmy z założenia, że nie da się odpowiedzieć na te potrzeby, zrealizować tych potrzeb bez ścisłej współpracy rządu z samorządem. Że musimy po prostu uwolnić ten ogromny potencjał, który tkwi na szczeblu lokalnym, bo samorządy dysponują gruntami pod budowę, chociaż czasami te grunty, tak się dzieje bodajże w Pabianicach, dostarcza także Krajowy Zasób Nieruchomości. To samorządy kontrolują proces planowania przestrzennego. Najlepiej znają też potrzeby mieszkańców i lokalny rynek. Natomiast zadaniem rządu jest dostarczanie odpowiednich przepisów i wsparcia finansowego. I to wsparcie finansowe, jak Państwo wiecie, w społecznych inicjatywach mieszkaniowych jest naprawdę bardzo duże. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj w tym naprawdę bardzo uroczystym momencie podziękować wszystkim partnerom. Pozwólcie, że o jednej osobie powiem ze szczególną wdzięcznością. To jest pan wojewoda Krzysztof Cieciura, który od samego początku niezwykle zaangażował się w realizację tutaj, nie tylko w Radomsku, ale właśnie w tych wszystkich miastach i gminach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu samorządowcom. Naprawdę okazaliście się
takimi prawdziwymi matkami i prawdziwymi ojcami swoich lokalnych ojczyzn. I Państwa zaangażowanie, współpraca z Państwem jest dla mnie kolejnym z licznych dowodów na to, że reforma samorządowa to jest ta reforma, która po 1989 roku powiodła się w Polsce najlepiej. Chciałbym podziękować na ręce Pana Prezesa Drużyńskiego pracownikom Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wielokrotnie, Panie Prezesie, miałem okazję słyszeć z ust Państwa samorządowców czy innych partnerów wyrazy uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania KZN-u. No i wreszcie chcę bardzo podziękować moim współpracownikom z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na czele z inicjatorką tego programu, panią minister Anną Kornecką. Dzisiaj wszyscy widzimy, że ta nasza współpraca ma sens, że dobre rzeczy w Polsce dzieją się wtedy, kiedy współpracujemy ze sobą, a nie dzielimy się i skłócamy. Że ta współpraca przynosi bardzo konkretne efekty. Teraz pozostaje działać konsekwentnie i wtedy na własne oczy zobaczymy, jak pierwsze rodziny już wkrótce będą wprowadzać się do mieszkań w Radomsku i w innych miastach objętych społeczną inicjatywą mieszkaniową łódzką. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za Wasze zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu. Sam jestem dumny z tego, że mogę do niego przyłożyć swoją cegiełkę. Zainteresowanie ze strony samorządów jest naprawdę ogromne. Bardzo mnie to cieszy, no ale to jest też efekt tego, że samorządowcy bardzo dobrze, lepiej niż ktokolwiek inny, diagnozują potrzeby mieszkańców. A głód mieszkań jest dzisiaj w Polsce jednym z podstawowych problemów. Wydaje się, że obok stanu służby zdrowia to właśnie brak mieszkań jest tym, co najbardziej doskwiera Polaków. Niezwykle cieszy mnie ta chwila, ponieważ kilka miesięcy temu byliśmy w tej samej sali, w tym samym gronie i deklarowaliśmy chęć przystąpienia do społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Łódzkie. Dzisiaj tak naprawdę to staje się faktem. To też jest dowód na to, że przez te kilka miesięcy weryfikacji warunków, jakie postawiliśmy przed społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi i przed Państwem, samorządowcami, no, że te warunki są akceptowalne, są dla samorządów atrakcyjne i że nasza współpraca dzisiaj może się zmaterializować w postaci powołania tej spółki. Ten program mieszkaniowy jest dokładnie adresowany, to mówiłam 4 miesiące temu, do takich miast jak Radomsko, jak Sieradz, jak Skierniewice, Pawianice. Tutaj też mamy gminy, które do tego programu również przystępują. Pan premier wymienił wszystkie. To niezwykle cieszy, bo tak naprawdę chcemy pobudzić rynek mieszkaniowy, stworzyć dla Polaków szeroką ofertę mieszkań, mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności, właśnie między innymi po to, żeby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym zjawiskom, które obserwujemy na rynku mieszkaniowym, że w zasadzie mamy monopol jednej oferty, tej oferty komercyjnej zakupu mieszkania i długo, długo nic. Większość Polaków jest na rynku mieszkaniowym wykluczona i nie ma oferty dostosowanej do ich potrzeb i do ich możliwości zarobkowych. W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych finansujemy bezzwrotnie część inwestycji. To jest znaczna część inwestycji, bo w przypadku mieszkań społecznych czynszowych nawet 45% kosztów całości przedsięwzięcia jest finansowane bezzwrotną dotacją, czy to z funduszu dopłat, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Takie warunki stworzyliśmy od początku tego roku właśnie po to, żeby społeczne budownictwo czynszowe w naszym kraju mogło się rozwijać i abyśmy mogli zwiększyć ten udział mieszkań, tanich mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w naszej ofercie mieszkaniowej. SIM-y mogą budować również mieszkania socjalne, mieszkania komunalne i wówczas korzystają również
również z znacznie podwyższonego dofinansowania. Z 35% zwiększyliśmy dofinansowanie do 80% kosztów inwestycji. Taka inwestycja nie może się już nie opłacać, nie może się zwrócić. Do tego wsparcie tutaj organizacyjne Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale także dostarczanie gruntów pod zabudowę jest pewnym, składa się na pewien całościowy montaż i atrakcyjność tego przedsięwzięcia. Ale to nie wszystko. Cały czas w ministerstwie pracujemy nad kolejnymi programami, nad rozszerzaniem tej oferty, nad kolejnymi inicjatywami i też zachętami dla samorządów do budowania mieszkań. Wiemy, że doskonale, że to jest Państwa jedno z takich podstawowych zadań jako samorządów gminnych. A my chcemy dostarczyć Państwu możliwości, instrumenty do sprawnej realizacji Państwa zadań, właśnie po to, żeby pokazać, w jaki sposób można połączyć sprawnie i płynnie współpracę rządu z samorządem i osiągać cele, które sobie zakładamy, bo bardzo często brakuje tego ostatniego elementu, czyli możemy wprowadzić każdą ustawę, ale bez tego elementu współdziałania na etapie jej wdrożenia i właśnie tym wdrożeniem jest powoływanie społecznych inicjatyw mieszkaniowych, takie przedsięwzięcia po prostu się nie udają. Chcemy tym programem udowodnić sprawną współpracę, ale także pokazać, że jesteśmy w stanie realizować założone cele i współpracować właśnie w takim być może nieoczywistym układzie ponadsamorządowym. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki i będziemy tutaj na pewno śledzić postępy działalności SIM-u łódzkiego i mamy nadzieję na sprawną współpracę z Państwem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu premierowi, pani minister, za przygotowanie bardzo dobrych narzędzi prosamorządowych. Chyba ta ustawa, ten pakiet mieszkaniowy jest jednym z bardziej progresywnie nastawionych w stosunku do samorządów, ich potrzeb, oczekiwań ustaw w ostatnich latach uchwalonych przez polski Sejm. I to cieszę się, że nasze środowisko mogło w tym brać udział i mieć na to decydujący wpływ, bo dzisiaj, nie boję się tego powiedzieć, jesteśmy świadkami narodzin bardzo ciekawego projektu, którego wszyscy jesteśmy tak naprawdę ojcami, którego wszyscy jesteśmy matkami i za który bierzemy odpowiedzialność. Nie do końca wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo być może zatrzymamy się na tych kilkuset mieszkaniach, ale ja jestem przekonany i mam takie marzenie, że w ramach SIM-u łódzkie nie dość, że będziemy mieli kolejne gminy, które będą chciały dołączyć do tego programu, ale będziemy mieli znacznie więcej mieszkań w ramach tych gmin, które dzisiaj wchodzą do tego SIM-u, ponieważ wiem, że Państwo już deklarujecie chęć wprowadzenia kolejnych gruntów. Zachęcam już dzisiaj do tego, abyśmy mogli to robić. I jako jeden z ojców tego projektu, tego programu, na pewno będę absolutnie się przyglądać, pomagać i wspierać wszystkie działania związane z SIM-em łódzkim tutaj w Radomsku, tutaj w naszym terenie. Nie ukrywam, że strasznie mi zależało na tym, aby SIM łódzkie miał siedzibę gdzieś poza Łodzią, gdzieś właśnie w Łódzkim, bo to jest jeden z kolejnych jakby naszych ambicji, czyli tej deglomeracji, jakby przenoszenia odpowiedzialności za pewne ważne aspekty poza te centra miejskie, poza aglomerację. I bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w Radomsku. Nie wykluczam, że będziemy się spotykać w Bełchatowie, w Skierniewicach, w Sieradzu. To już będzie zależeć trochę od Państwa, od Rady Nadzorczej, od prezesów, od osób, które będą miały bezpośrednią odpowiedzialność za ten projekt. Ale jest to bardzo ważny sygnał, że my chcemy ten rozwój jakby dywersyfikować również w te mniejsze miejscowości spoza głównych centrów administracyjnych w danych województwach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Państwa tutaj w tym gronie widzę. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy w gronie, można powiedzieć, takich prekursorów tego programu, tego jednego z pierwszych wielkich programów mieszkaniowych, które będzie w ostatnich, najbliższych latach realizowanych. I trzymam za Państwa kciuki, abyście te swoje inicjatywy na swoich gruntach, to znaczy gruntach już SIM-u, ale gruntach w swoich miejscowościach mogli jak najszybciej oddawać do użytku, bo tak naprawdę
mamy ogromną lukę mieszkaniową, którą SIM, mam nadzieję, że w części będzie w stanie uzupełnić. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu. Chciałem podziękować również Panu Prezesowi za naprawdę niesamowicie profesjonalne podejście i reagowanie na wszelkie kryzysy, wszelkie jakieś problemy, utrudnienia. Myślę, że kontakt między KZN-em a poszczególnymi samorządami był znakomity i chyba pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której tak bardzo by na nas, na tą administrację rządową nie narzekano i wszystkie te nasze zobowiązania były realizowane tak szybko i składnie. Jestem z tego szczególnie dumny i wdzięczny, ponieważ nie mam najmniejszej wątpliwości, że SIM łódzkie jest chyba jednym z najważniejszych projektów, jakie miałem przyjemność i mam przyjemność prowadzić. Chciałbym je kontynuować, rozwijać, bo SIM łódzkie, nie oszukujmy się, że SIM łódzkie pozostanie po nas. Wiemy o tym, że ten projekt jest obliczony na co najmniej 15 lat. Ja nie planuję być na tej funkcji przez najbliższe 15 lat. Myślę, że część samorządowców również się przez ten czas zmieni, dlatego jest to coś ponadczasowego, coś, co daleko wybiegnie poza nasze aktualne miejsca pracy i pełnione funkcje, dlatego przekazujmy tą pałeczkę w przyszłości, nie mówię, że teraz, ale przekazujmy tą pałeczkę w jak najlepszym stanie z poszanowaniem takiego dobra wspólnego i przede wszystkim naszych mieszkańców, których reprezentujemy, bo to dla nich tak naprawdę wszystko budujemy. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i no i co, i będziemy dalej nad tym pracować. Dziękuję bardzo. To taki jeden z większych kroków milowych dla województwa łódzkiego. Tak, przyznam się, że projekt społecznych inicjatyw mieszkaniowych traktuję jako własne dziecko i dzisiaj jesteśmy w takim, można powiedzieć, w dniu egzaminu dojrzałości dla tego projektu, bo konstytuuje się spółka, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która będzie budować mieszkania i dzisiaj jakby zaczyna pracę na własną odpowiedzialność i my będziemy mogli tylko pomagać, kibicować i wspierać ją różnymi sposobami, ale to ta spółka, jej szefostwo będzie teraz budować mieszkania w województwie łódzkim, bo chcemy budować mieszkania w województwie łódzkim. Na początek mamy blisko około tysiąca mieszkań, które są zaplanowane, ale wiemy o tym, że będą dołączać do tego projektu kolejne gminy, będą kolejne działki jakby wprowadzane do tego projektu, ale również chcemy powoływać kolejne SIM-y w województwie łódzkim, także no, jesteśmy na początku tej drogi. To, co było kilka miesięcy zapowiadane, jest realizowane przez porozumienie. Tak, bardzo się cieszę, bo pół roku temu niewiele osób chyba wierzyło w to, że jakby kontynuator programu Mieszkania Plus może się realizować, że może być to sukces i że to może być coś namacalnego i dzisiaj my pokazujemy, że tak, że mówiliśmy poważnie, że te pomysły, które ja prezentowałem przez ostatnie pół roku, one były absolutnie w zasięgu ręki i dzisiaj się wywiązujemy z tych obietnic, bo powołujemy SIM-a, który ma konkretny budżet już, bo przypomnijmy, ta spółka wystartuje z budżetem 24 milionów złotych, które są potrzebne, niezbędne do tego, żeby rozpocząć proces inwestycyjny w 8 miejscowościach. To jest spore wyzwanie, ale absolutnie w zasięgu. Budowa rozpocznie się równolegle? Każda gmina, bo te 800 mieszkań, z którymi startujemy, są mieszkania podzielone w różnych miejscowościach. I w każdej miejscowości będziemy mieli start w innym terminie. To będzie zależało od indywidualnych jakby okoliczności w danej miejscowości, bo niektóre na przykład bardzo szybko wystartujemy w Skierniewicach, bardzo szybko wystartujemy w Radomsku. To wszystko jest uzależnione tak naprawdę od tego, czy mamy projekty, czy mamy pozwolenia na budowę, czy są tam przyłącza. Takie sprawy typowo techniczne, typowo budowlane. Jeśli chodzi o powiat bełchatowski, na ile lokali mogą mieszkańcy liczyć? Na początek, łącznie jeśli chodzi o powiat bełchatowski, mamy tam przygotowane około chyba 160 mieszkań. Natomiast wiemy o tym, że i miasto, i gmina Bełchatów chcą dołączać kolejne działki. To oznaczać będzie kolejne budynki, kolejne bloki, które będą budowane w atrakcyjnym standardzie i przede wszystkim w atrakcyjnym zasięgu finansowym. A jaki był odzew samorządowców na tą inicjatywę? Przyznam się, że w zasadzie każdy samorząd, z którym rozmawiałem, wyraził chęć do tego, aby przystąpić do SIM-u. No bo my odrobiliśmy lekcję po nieudanym tym pierwszym programie Mieszkanie Plus i odwróciliśmy w ogóle sposób myślenia. Dzisiaj to nie jest tak jak w Mieszkaniu Plus próba zbudowania narodowego dewelopera, który będzie stawiać mieszkania w całej Polsce, w takich małych miejscowościach czy w dużych miejscowościach, co się wiąże z wieloma
wieloma problemami, umowami, zapisami, zabezpieczeniami, sposobem też finansowania. My tworzymy natomiast sieć lokalnych deweloperów, takimi właśnie będą te spółki SIM. Dzisiaj ta spółka, to jest chyba siódma spółka, która powstaje w Polsce, ale ich łącznie będzie nawet jeszcze w tym roku około kilkudziesięciu. Także mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy do wykonania i cieszę się, że województwo łódzkie, tutaj dzięki naszej inicjatywie, będzie jednym z tych pierwszych województw, gdzie rozpoczynamy tą pracę.